jeżeli ktokolwiek chciał iść z bocznych pokojów do komnaty przywoływania, musiałby użyć wiecznej drogi. Tak, to się zgadza, Wysoki Sądzie. I to dlatego muszę zadać to bardzo ważne pytanie. Gdzie była pani świadek, gdy wydarzyło się morderstwo? Pani Mini, proszę odpowiedzieć na pytanie. Niech pan nie zadaje pytań na podstawie bezcelowych przypuszczeń, panie, jeżeli pan może. Już myślałem, że znowu powie pani Phoenix Wright. Cóż, przypuszczam, że skoro już wyłożyłeś te karty na stół, panie Phoenix Wright, mógłbyś nam też odpowiedzieć na to pytanie. Gdzie była pani świadek, gdy wydarzyło się morderstwo? Teraz to twoja szansa, Phoenix. Tak. Jedyną osobą, która mogła zabić doktora Greya, jest Inni Mini. A więc teraz jest czas, aby to udowodnić. No, a więc, panie Wright, wysłuchajmy pańskiej odpowiedzi. Gdzie była pani świadek, kiedy wydarzyło się morderstwo? Oczywiście w komnacie przywoływania. Take that! Pani Mini była oczywiście tutaj. Co? Ale to jest... komnata przywoływania. Czy to nie jest miejsce zbrodni? To się zgadza. Pani Mini była na miejscu zbrodni. Cisza, cisza, cisza. To jest... ależ to jest... Ła! Panie Phoenix Wright, czy pan całkiem zwariował? Wczorajsze zeznania potwierdziły to, że tylko ofiara i oskarżony i oskarżona były w komnacie, kiedy zaczęło się łączenie z duszą. Tak, tak, to się zgadza. Proszę się wyjaśnić, panie Wright. Proste. Pani Inni Mini chowała się na miejscu zbrodni. Ja się chowałam? Gdzie? Jakby, gdzie się chowałam? Oczywiście za parawanem. Tak dat. Tutaj oczywiście. Za parawanem? A! Niech nie zmuszaj mnie, żebym się powtarzała. Przypomnij sobie wczorajsze zeznania. Nie było mowy, że ktokolwiek chował się za parawanem. Widzisz, ty głupi jeleniu. Przestań być taki głupi i przestań na mnie to przypinać, ty popaprańcu. No, chwileczkę, chwileczkę, pani Mini. Taka młoda osoba nie powinna mówić... Zamknij się, dziadku, jakbyś wiedział, jak bardzo jestem stara. Przepraszam. Wygląda na to, że ta rura ma już wypuścić cały gaz. Przypuszczam, że mógłbym jej teraz pomóc. Pani świadek chowała się za parawanem z pomocą tego. I chodzi mi o... ubranie, znaczy... pudło na ubrania, ponieważ jest tutaj dziura, która wynosi 2 cm ponad ziemię. I taka sama dziura o takiej samej wysokości była za parawanem. Co oznacza, że pocisk wystrzelony z tamtego pistoletu przebił zarówno parawan, jak i to pudło. Co oznacza, że ono stało wtedy za parawanem. Take that! Pani Mini, to jak była pani w stanie schować się na miejscu zbrodni, jest bardzo proste. Chowała się pani wewnątrz tego pudła. A! To malutkie pudełko? Żadna osoba nie mogła w nim się zmieścić. Przykro mi, ale twoja teoria już została obalona. Lotta ją obaliła, kiedy ona się w niej chowała. Ale to pudło na ubrania było w bocznych pokojach, racja? Co znaczy, że nie ma nic wspólnego z morderstwem. To się zgadza. Ja tam spałam, więc na pewno o tym wiem. To pudło na ubrania było w tych bocznych pokojach przez cały czas. Panie Wright, czy sądzi pan, że może udowodnić, gdzie było to pudło na ubrania, kiedy wydarzyło się morderstwo? Tak, mogę. A teraz zaprezentuję dowód, który udowodni, że to pudło na ubrania było na miejscu zbrodni, kiedy doszło do morderstwa. I dowodem jest samo pudło, bowiem ma tą dziurę 2 cm ponad ziemią. Take that! Rzućcie okiem na to pudło na ubrania. Jesteś taki głupi. Gdyby był jakiś dowód, który może się kryć w tej starej rzeczy... to jest... co do... Nie mam czasu na wysłuchiwanie ciebie, jak tam stoisz zaskoczony. Po prostu to powiedz.
Jest tutaj dziura. Około 2 cm ponad ziemię. Dziura 2 cm ponad ziemią. No i gdzie ja już to wcześniej słyszałem? Tamten parawan. On miał dziurę o dokładnie tej samej wysokości. To się zgadza. Mam nadzieję, że to otworzyło twoje oczy na to, co się stało. O godzinie wystrzałów to pudło na ubrania było za parawanem. I to dlatego bullet... to dlatego pocisk z pistoletu uderzył zarówno pudło, jak i parawan. Przebył zarówno przez parawan, jak i przez to pudło. Pani Mini! Chowała się pani za tamtym parawanem i czekała pani na swoją okazję. Tak, na pani okazję, żeby zabić doktora Greya. A, jedziemy po niej teraz jak... Nie powiem. Cisza, cisza! A więc to, co pan mówi... A więc, panie Phoenixie Wright, a co z tym zdjęciem? Czy mówi pan, że tą osobą na tym zdjęciu jest pani Inimini? To dokładnie jest to, co teraz mówię. Pani Inimini. Chowała się pani wewnątrz tego pudła na ubrania przez cały czas. I nosiła pani kostium medium, żeby ucharakteryzować się za Maya Fey. Żeby ucharakteryzować się za Maya Fey? Ona to zaplanowała od samego początku. Ona zabiłaby doktora Greya i przypięła wszystko na moją klientkę. Nie, przestań. Nie mogę już wysłuchiwać takich głupot. Jeżeli to jest prawda, panie Phoenixie Wright, a więc mam propozycję. Ten cały pomysł, że pani świadek przeniosła pudło na ubrania na miejsce zbrodni, udawała oskarżoną, zabiła ofiarę i później opuściła miejsce zbrodni, to nie jest możliwe, żeby jedna osoba zrobiła to sama. Oczywiście to nie jest możliwe, bo wiemy, kto jest wspólnikiem Ini. To w rzeczywistości jest niemożliwe. To jest dla jednej osoby. Au! Muszę ci przypominać? Głupcy nie otrzymują żadnej litości. Chwila! Pani von Karma, powiedziała pani, że to nie było możliwe dla jednej osoby, zgadza się? Nie możesz mówić poważnie. Pani Mini, miała pani wspólnika. Morgan Fatek Dad. Ta osoba! Jeżeli to nie byłby ktoś z wioski Karin, nie zdobyłaby pani tamtego kostiumu. A jeżeli to nie byłby ktoś z posesji Fejów, nie mogłaby pani użyć tamtego pudła. Morgan Fey. Czy to nie jest ta przybiła pani, którą poznaliśmy wcześniej? Co ma pani do powiedzenia, pani Mini? Postrzeliła pani doktora Greya swoimi własnymi rękoma. Czy pani śmie temu przeczyć? Myślę, że to jest to, co się tak naprawdę stało. Morderca schował się na miejscu zbrodni. Przebrany w kostium medium i noszący perukę, udawał oskarżoną. I wtedy, kiedy zaczęło się przywoływanie, morderca cicho wydostał się z pudła i dostał się do ich dwójki, skoro mieli zamknięte oczy. Najpierw odurzyła Maya Fey silną dawką środków nasennych. Później dźgnęła doktora Greya nożem. Następnie ukryła moją klientkę wewnątrz tego pudła na ubrania. Zrobiła to, żeby mogła zająć miejsce Mai i obwinić ją za morderstwo. Ale to wtedy wydarzyło się coś niespodziewanego. Niespodziewanego? Tak. Pan Grey właściwie nie był jeszcze martwy. Wraz z ostatnim oddechem wystrzelił pocisk swojego adwersarza. I stąd wzięła się ta dziura w parawanie, która była tak nisko ziemi. Morderca potem zabrał broń od doktora Greya i... Po tym ty i ta inna pani wtargnęliście do pokoju.
Tak. Strzał broni to nie jest coś, czego mógłbyśmy się spodziewać. I to dlatego, po tym jak usłyszeliśmy tamte strzały, wpadliśmy do komnaty przywoływania. Pani Mini. Ona natychmiast pokryła swój kostium krwią i udawała Maya Fey. Ale takie coś by można było łatwo wykryć. I to dlatego Morgan Fey wygoniła nas z pokoju. Proszę zostawić tę strefę mnie. Idźcie i zaalarmujcie policję. Szybko, zanim będzie więcej ofiar. I co ja mam na to powiedzieć? To jest prawdziwe. To jest cała prawda za tym morderstwem. Ha! Kto to? Śmiać się w takiej chwili? A! Och, wy... jednokomórkowi głupcy. Przepraszam, ale czy wy w ogóle ewoluowaliście? Co jest... co ma być tym razem? Pani Von Karma, no pewnie. Oczywiście, że to byłam ja. Czy naprawdę sądzisz, że ktoś z krwią Von Karmy w żyłach... poddałby się na coś tak nędznego? Co do jasnej... Panie Phoenixie Wright, twój argument jest bardzo naciągany w jednym bardzo szczególnym miejscu. I to jest... Jeżeli ten świadek jest prawdziwym mordercą, dlaczego ona miałaby przejść przez te wszystkie kłopoty? Ha? Pracować wraz z medium, udawać, że jest innym medium, robić ten cały teatrzyk. Jaki powód miałaby ona, żeby robić takie głupie rzeczy? A? Cóż, to jest... Tak, to się zgadza. To dokładnie miałam powiedzieć. O, i jeszcze jedno. Dlaczego pani Inimini miałaby zabić doktora Greya? Jaki jest jej motyw? Tak, to też miałam przed chwilą powiedzieć. Tak, motyw. Ja wcale nie mam motywu. Motywu, to jest... Nie mogę powiedzieć, że ona nie miała motywu. Muszę pomyśleć teraz o motywie. Jaki jest dla niej powód, żeby zabić doktora Greya? Powodem, dla którego chciałaś zabić doktora Greya, to jest to. I chodzi raczej o Mimi Mini, jej siostrę. Ha! Dokładnie tak jak myślałam. Znowu zanudzasz mnie swoimi odpowiedziami, Phoenixie Wright. Świetnie. Teraz nawet ona mnie nazywa swoim pełnym imieniem. Sądzisz, że zrobiłam to, żeby zemścić się za śmierć mojej siostry? Tak. Ponieważ przez ten wypadek doświadczyłaś bardzo dużo bólu. Nie bądź głupi. Nikt nie ma dowodu, że dr Grey odurzył moją siostrę, racja? I wszystko, co chciałam, to zemścić się za coś, co nie jest nawet potwierdzone? Co ma pani przez to na myśli? Proste, głupi dziadku. Jakby zamierzałam to wyjaśnić, więc proszę, jakby słuchajcie, ok? Minęło już ponad pół roku, odkąd zostałam wypisana ze szpitala. Jeżeli jakby chciałam zemsty, więc jakby nie czekałabym tak długo. I poza tym, jakby ten gość sam chciał wywołać tą duszę, to był dr Grey. To był jakby totalny przypadek, że on akurat mnie o to poprosił, wiesz? Ona wróciła do swojej bezrozumnej osoby. Jednakże widzisz... AUĆ! Nędznie, panie Phoenixie Wright. Nie umie pan nawet udowodnić swojej własnej teorii. Koniec. Sądzę, że uzyskaliśmy już odpowiedź, panie Phoenixie Wright. Teraz ono! I przestańcie nazywać Phoenixa pełnym imieniem. Ten plan zemsty jest bardzo skomplikowany i ona do tego nie ma żadnego motywu. Co więcej, nie ma żadnego powodu, żeby pani Morgan Fey uczestniczyła w tym planie. Nie ma pan nawet prawdziwie decydującego dowodu, żeby potwierdzić pana przypuszczenia. Tak dużo porażek, panie Phoenixie Wright.
Powinien już pan znać swoje miejsce. Co się stało? Myślałem, że już na 100% mam ją w garści. Widzisz, to właśnie ja jakby ci wtedy powiedziałam. A? Zamierzam zaserwować ci kawałek kruszonego ciasta. Bardzo dobrze. Teraz wycofuję, już przerywam przesłuchanie pani Inimini. Koniec? Nie. Hold it. Ale kto tym razem? Tym razem to Mia. Wysoki sądzie, proszę dać im obronie jeszcze jedną minutę. W porządku. Wow. Wow, szybko poszło. Nie możesz tutaj przegrać. Miej trochę wiary w siebie, Phoenix. Mia. Tak, to brzmi jak niezwykle popaprany plan na morderstwo. Ale no wiesz, tak czy inaczej, ta dziewczyna popełniła to morderstwo. Naprawdę? Posłuchaj, Phoenix. Wszystko dzieje się z pewnego powodu. Musi być powód, dla którego ona musiała zabić doktora Greya. I to jest także powód, że musiała to zrobić akurat w taki sposób. Czas minął, panie Wright. Pańska ostatnia odpowiedź, proszę. Jeżeli chce pan powiedzieć, że umie pan udowodnić motyw pani Mini i oraz dlaczego ona musiała zabić ofiarę w ten sposób. Czy może pan to udowodnić? Czy ja naprawdę mogę to zrobić? Yes, we can! Nie jestem w 100% pewny, ale muszę teraz naciskać nieważne za jaką cenę. Tak jest, Phoenix. Tylko ty możesz teraz to zrobić. Pokażę i podtrzymam fakt, że pani Mini miała motyw. Ha, ha, ha. Jaka szkoda. Spóźniłeś się. Moje przesłuchanie już się skończyło. Ich! Interesujące. Dopuszczę panu ostatnią szansę, panie Phoenixie Wright. Co? Ty powinnaś być po mojej stronie. Aj! Von Karmę interesuje tylko perfekcyjna wygrana. Tak długo jak masz wolę walki, i tak cię pokonam, panie Phoenixie Wright. I nie obchodzi mi, nie obchodzi mnie, czy jesteś moim świadkiem, czy też nie. A więc pomóż mi, albo cię stąd wydmucham. Nie może być. Bardzo dobrze. Sąd weźmie teraz 5-minutową przerwę. Potem kontynuujemy przesłuchanie, potem kontynuujemy to przesłuchanie. Hej, chwileczkę! Nie, pani Mini, nie będziesz miała następnej szansy. W ostatnim dniu epizodu Reunion and Turnabout udowodnimy, że jesteś winna pani Ini Mini. No, już dzisiaj udowodniliśmy, jak przebiegało morderstwo doktora Greya, teraz musimy tylko udowodnić jej motyw. Tak więc, no, nie ma już nic innego, co mógłbym powiedzieć, tak więc, na razie!